No chwilę temu uciekaliście przed nami, gdzie was nawet nie goniliśmy, tylko nie, my sułtana goniliśmy, bo... Kierowcy pomyślał, że pomoże w schwytaniu sułtana, a ja powiedziałem odpuść, bo pomyślał, że jesteśmy z nimi. I odpuściliśmy. Taki był plot. No, my też goniliśmy sultana. My też. I nawet go raz spitowaliśmy. Nie, spitowaliśmy go. No dobra, rozumiem. Panie Kuj, fantastycznie pan wygląda. Bo wyciągnę raptora i będzie powtórka, nie? Pamiętacie, jak tego cybertraka rozłożyłem na czegoś? Było. Ale teraz jest zmiana właściciela. To właściciel robi różnicy, nie? Tylko umiejętności, panowie. Spokojnie, spokojnie. A widział pan, jaki jest w ogóle feature tego cybertraka teraz? Potrafi latać? Nie. Ja wysiądę, pokażę. Feature jest taki, że proszę się poddać, ręce do góry, proszę ręce do góry! Dobra, i proszę wysiąść z pojazdu, ręce do góry, żadnych tutaj backupów, proszę, o nie, proszę, ręce do góry, wszystko, związuj ich. Już tylko pana zwiążę, wezmę panu tylko GPS-a, dobrze? Zapraszam szybko do Cybertrucka. Pakuj do radiowozu dwóch i jedź radiowozem. Spokojnie, nic się nie stanie panu, dobrze, się nie stanie, nic się nie stanie panu, ja tylko biorę GPS-a. Spokojnie. Gdzie ma pan GPS-a, jak ma pan tutaj, dobra, już, proszę bardzo. Wysiada szybko. A spokojnie. Wysiada szybko. Do radioli czy gdzie? Nie, tak, tak, do radioli. Ja wsiądę do tej radioli, ja wsiądę za kółko. Pan wsiada? Wsiądź tu czy do cybertrucka? No, tutaj. Jeden ma GPS-a. No to zabierz mu. Proszę wysiąść. Wysiada pan jeszcze raz, no. Dobra. Czemu mnie zabierasz tyle razy? Wie pan co? Pan wysiądzie, a pana zwiążę. Pan wysiądzie. Jedź no pasuje. Żeby bardziej imersyjnie było. A bardziej imersyjnie. Proszę wsiadać. 4 miesiące, tok. Bierzesz mu tego GPS-a, czy co? Mój ma broń. Wziąłem mu tylko GPS-a. Pierwsze co się robi, to GPS-a zabierać. Dobra, już. Pan wsiada. Nie mogę. No czekaj, pan wsiądzie. Ja panu drzwi otworzę. O. Super, no i siada. I teraz ja wsiadam i jest picobello. Per rajala. Tacy mili w porządku. Ja wiem, ale to jest dla wyższych celów. To nie jest tak dla jaj. Strzały. To by nie w policjantów. Nie wiem, właśnie jakieś bomby poszły. My jesteśmy na... No właśnie. No i okej. Nasi, no to są wasi. Gdybyśmy byli kobietami, to by nas nie zgubili. No, wtedy byłby kot trusowy. Złoty serb powołany. Tak. A tak jest. A dobry policjant? To czy powinien być dobry policjant, czy zły policjant, a nie płeć? Właśnie, dobry policjant na nas powiecie, panowie. No już... Tak, to prawda. Przyznam. To prawda. Ale no, ogólnie, ciekawostka, kampiliśmy pod szpitalem na innych policjantów, ale nie chcieliśmy być i strzelać pod szpitalem, więc wyjechaliśmy stamtąd, no i panowie tak po prostu się zatrzymali przy nas, no to tak już, no tak, myślałem, że fabularnie pasuje bardziej tutaj. Wie pan. Ja serio byłem ciekaw, co tam odskoczy coś, ale jak już wysiadł, no to stwierdziłem, okej. Okay. Bingo, klakson. Bingo, klakson. Bongo, Jackson, bingo, klakson. I Kamix również. No dobra, panowie, jak raz nie wysłane. Nie? Dobra, super, dziękuję bardzo za adresy. W poniedziałek Angela wyślę. A to już jutro, pogers, moment. Bok tam. Nic wam się nie stanie, gwarantuję. Jesteśmy, ale nie, nic wam się nie stanie. Wyparłem się kobiet, ale na facetów się nie przerzuciłem, nie? Nie. Jestem. Super. Ty, Bongo, jesteś aseksualny. Powiedział funkcjonariusz, który został zawieszony w obowiązkach, bo mają psychologię. I od tego momentu jest. Dokładnie. Ja wcześniej miałem rozprawę z Donkę, nie? Bo służba ponad wszystko, więc jeżeli go zawiesili, to on teraz już jest aseksualny. Tak, ale słuchajcie, panowie, dwie kobiety, tydzień zawieszony, 3 dni zawieszony, degrad. I jaką ma pan rangę? Trójka, nie? Ale też koło znowu, nie? A pan z przodu? Sierżant drugiego stopnia, Franek Paruwa. Franek Paruwa, no okej. A czemu nas nie gonią wasi? No bo jakaś strzelanina była.
pojechali za małym pomidorkiem. Nie zauważył, że to radio i nas załadowaliście, wiecie? No jak przed nami. Nie, no stali, chyba ale widzieli. Ale to nasi są, oni są ślepi. No tak. Wiesz, kapela był zbyt zajęty, pytaniem na radio, co się dzieje. No tak. No to problem. A raz, zaraz panów tutaj odwiążemy, bo panowie pewnie GPS, radio słyszą, no nie? A żeby nie było. Zgłaszali przez pół minuty i później chyba zgubili Cybertraka. Nie, już teraz i jest, nic się nie dzieje. Cybertraka też zgubili tylo maseł. Znaczy, ja powiem szczerze, że na radiu był taki chaos, że oni nawet nie wiedzą, że nas podwinęliście. To mogę wam nawet zdradzić. Naprawdę? Jak to, no. Się, jak to jest możliwe? Przecież jest pip, 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 że GPS-a nie macie, czy nie ma? Tak, tak jest. No tak jest, ale jak w tym proszę momencie wysiąść. Kapela drze się na radiu, co się dzieje, kto tam jest i dobrze, tak dalej, proszę pana, ja pana rozwiążę. Dobra. I pan sobie powyłącza jakieś tam rzeczy, jeżeli panu coś przeszkadza. Dobra. Jakieś radia i takie inne. No właśnie, cyk. Mhm. I już. Pan podniesie ręce. Proszę bardzo. To panu niestety nic nie będę brał. Niestety muszę rozczarować, Glocka nie mam. Nie, 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 nie. Co pan, myśli pan, że my nie robimy takich rzeczy. Pana też rozwiąże, tak? Dobra, pan sobie dobra. Coś tam powyłącza, co jest ten niepotrzebne. Dobra, to radio tylko, nie? Bo a, radio, pewnie. Ja panu nawet nie biorę tych sprzętów policyjnych, bo panowie i tak będą związani, to... Nie, dobra, na spokojnie, nie będziemy mieć nic. Ja nic nie będę panowie. Masz linę? Bo ja już nie mam lin. A wie pan co? Ja pożyczę od pana tylko kajdanki w sumie. No, wezmę kajdanki. Czyli będziemy kraść sprzętu policyjnego, jak... Więc panowie tu będą mieli broń i wszystko. No, tylko radio, GPS, no ale to wiadomo. Nikt i tak nie potrzebuje takich rzeczy. Pewnie, że tak. Dobra, to wezmę kajdanki i w sumie to pana rozwiążę i po prostu zakuję. I pana również zakuję. Dobra. Z czego? I super. Dziękuję. I super, mamy fajnie wszystko tutaj ogarnięte. Dobrze. Nie bierzemy Glocków, bo dzisiaj spróbujemy was wymienić za Skara. Nie powiedzieć, to bym wam podrzucił. No, zawsze się tak mówi, a potem jak pytam ładnie, to mówią nie, haha, i odjeżdżają. Ale potem panie było powiedzieć. No mówiliśmy, pod Humanem. Halo? Gdzie jesteście, bo my trochę... Daję GPS-a. Daję GPS-a. 3-4 mówimy bajo jajo. 3-4. Nie wysyłaj tego nigdzie. Elegancko. Dobra, ja zaraz wezmę numer do jakiegoś policjanta. Już. Otrzymałem fiolkę, dziś rozpoczynamy badania nad wirusem. Dobra robota. Pogers, moment. Dobra, panowie tutaj sobie chwilę poczekają. Jak tam w ogóle, panowie? No przepraszamy. A patrol tak, był jakiś widok. Ciekawy? Co, nie, czy były? Kratkę. Tak, no to może coś się będzie tutaj działo, prawda? Nigdy nie wiadomo. Co Lucjan z tą ekipą robili Human Lab, zamówili nam. No mówili, nie? Ode mnie chcieli pena kupić. Dobra, jeszcze tutaj wysyłam GPS-a, zaraz sobie sprawdzę numer. Z kim najlepiej negocjować? Z kapelą? Nie, gdzie z kapelą? Z kim? Z Lincolnem albo z Riftem. Pan ma do nich numer? Nie, Rift nie. Musiałbyś mi rozkupić, musiał zobaczyć. Tylko Lincoln wam da, tak mi się dobra, daje, ale patrzę panu w telefon. Pan nie wysyła dobra, GPS-a, nic takiego. Nie, no szanujmy się. Tak. Czy ja mam... Bingo, ty masz do Lincolna albo do Rifta telefon? Do Lincolna nie, mam chyba do Rifta i kapeli. No, no może do Lincolna, no. Rifta chyba też nie mam w sumie. Szukam. No. Tylko Rift do mnie da długiej, kapela też raczej nie. O, kurde, Lincoln, no, może wam dać bez amunicji na przykład, coś tym stylu. Tak, tak, bez amunicji. Znając jego? Nelson. W sumie mogę, wiem, kto może mieć numer. Dobra, to pan nie szuka. Nie mam. Dobra. Nie mam. A zaraz to ogarnę. Błagam. Kto może mieć numer? Pieczara? Do Lincolna? Kapela. No, mam wziąć numer do kapeli. Znaczy... Dobra, wiem kto. Do policjanta? Hej, Diva, numerka, panu nie ma jej. Odbieraj, czego ty zawsze nie, tak... Nie, zabierzmy go, patrzmy go, wypuśćmy. Słuchaj, daj mi numer do Lincolna. No? Do Lincolna policjanta. SMS-em. Nie mam do Lincolna, ale masz? Kapela może ma. No nie, nie mogę tak zrobić. To weź mu simkę i ten. I weź numer do Lincolna i mi wyślij SMS-em szybciochem. Nieźle, wiecie dlaczego nie wezmę numeru od kapeli? Dlaczego? Bo też jest porwany. Nice. Co? Jest światełko w tunelu. Porwany przez tego gremlina małego. Więc no, gremlin zaraz mi da. Trzymaj się, tak, kujczak. No innego nie ma, nie? Tak. Czyli kapela jeszcze jest... nas dołączy? Kapela nie dołączy, nie, jego odwożą na szpital. Dobrze. Nie ma co z kapelą. Bardzo dobrze.
Matus kapeluch. No, z nim to byśmy jeszcze, ojoje, to byście nic nie dostali tak, za nas. A ja mam jakąś czapkę, zobaczymy. Jakby kapelacja się przyjął, to ja bym skakał tu w dół. O! Minus dwa wartości Rozki. By było wtedy, byśmy tak. Byli zero. Tak, no spokojnie, no spokojnie. No i tak to panowie się ogólnie kręci biznes, kręci się życie. Zobaczymy, co się stanie. Panowie, no, co mogę powiedzieć? Nic się złego może stać, nic się nie może złego stać, tak. Ja mogę poratować Kuba Libre drinkami. O! To ja panom włożę. Każdemu po jednym. Dobra. Ten. Kuba Libre. Kuba Libre. To jest to bez alkoholu, nie? Z alkoholem, tak. Z alkoholem? A to nie jest bez alkoholu. Łeb masz bez alkoholu. No z alkoholem. Kuba Libre? Nie się wydaje, że... No to z rumem jest, na bazie rumu. A jak się nazywa ten jeden, co jest bez alkoholu i się podobnie nazywa? No jest coś takiego. Ja nie wiem. Jeden już dany. Dziękuję. I tutaj jeszcze panu dam. Ostatnio jechałem. No się babki pytałem, czy jakiś drineczek bez alkoholu, tak dla smaku, bo kierowcą jestem. I chyba Kuba Libre. Dobra, nie no, to jest taki do. Dobra, panowie, bo to jest robota. Ja teraz robię tak, patrzę wam na ręce, żebyście nic nie zrobili. Dobra. Trzeba kolejeczkę. Panowie sobie wezmą. No i pasuje. I pijemy. Ja sobie szejka wezmę, bo na robotę trzeźwy muszę być. GPS leży na ziemi w ogóle. Tak, to właśnie wyrzuciłem. Chciałem sobie tutaj buta zawiązać i to zabrać, ale dobra. Żeś wygadał, panie. A co by ci dał ten GPS? Daj spokój. Zachowuj tego GPS-a. Się nie skapnęli nawet. Ingo, zachowuj się, no. W no gościach tak. Jesteś. To wezmę z ziemi. Myślałem, że jesteśmy kolegami i sobie ufamy. A pan chciał taki krzywy ruch. Kultura. Smutno mi teraz. Nie no, to przecież powiedziałem, że chciałem, ale nie zrobiłem, nie? Kara musi być za to. Ale nie no, to co innego... Pan wybierze karę. Co chce zrobić? Klapsa, wybierz klapsa. Klapsa? Klapsa. Dobra, zaraz zobaczymy. No nie ode mnie, ja nie będę go ten... Klapsa nie. A pan Glocka ma, nieźle. O, no, prawdziwego Glocka, nie? Fajny Glock. No. Ja nie jestem żeby kogoś okradać. Glocka nie mam, ale... szczerze, te Glocki... Skara no chciałem, bo to jestem panem Fortnite. A to jest jakiś szybko strzela? Wolno strzela? Czy jaki jest fajnie, ten? Fajnie leży. Mogę panu powiedzieć, tak? Że no... better than M4. O! A, Skar, dobra. No tak. Myślałem, że Glock. Nie, Glock... Gdzie no, ten Gremlin? No i taka jest właśnie robota. I odrzuca połączenie. Numer daj do tego Lincolna. Wysyłam ci SMS-em. Dobra. Nie no, co do Glocka, myślę, że identyczny do tego zwykłego, co mieliśmy. Tak samo szybko strzela, ale... A Skar, no... Ja dzisiaj ochrzciłem Skara i bardzo tak? Fajnie. No. Ilu? Za ilu? Powiedz mi z ciekawości. Za dwóch. Dobra, dzwonię! On robił głos szaleńca. Halo. Witam serdecznie. Mam dwóch pańskich policjantów. Jest ze mną Bongo Jackson i Frank Paruwa. Pewnie pan powie, co obchodzi, bo pół policji nie, jest porwanych. Nie, ale Franka to akurat lubię i Bongo i powiem to panu interesuje tak. Mnie. Nic im nie wziąłem, mimo że nawet mieli Glocka. A wie pan dlaczego? Bo nie jestem żeby ich okradać. Wziąłem im tylko GPS-y. Zapyta pan... Właściwie dzwonię. Otóż wymienimy ich za Skara. Niech pan przemyśli ofertę. Do widzenia. Zaczął się śmiać. No zaczął się śmiać. Źle zacząłem. Źle zacząłem. Do Lincolna. Źle zacząłem. 23. No dobra, to może dlatego. Panowie napojeni? Wy ten? Wszystko git? A, jest ok. Tak. Okej. No dobra. No dobra, to poczekamy. Twitter? Dia Garson, Lincoln, oddaj mojego Skara, ale przypał. I teraz będzie na niego. W sumie git. Takie są właśnie konsekwencje. Halo? Witam serdecznie, to znowu ja, porywacz. Tak? Czy Ula. Namyślił się pan odnośnie mojej nie, potrzebuję, oferty? Potrzebuję, proszę pana, 5 minut, zaraz oddzwonię. Oczywiście, jak najbardziej. Dobra, cringe to było już ten śmiech. Muszę to wziąć kartę. Idziemy do was. Dobra, szybko. Okej. Dobrze, zaraz przyjedzie, już będzie w ogóle najlepiej.
No właśnie, co się z nim stało? Źle go wypraliście i się skurczył? Nie. Mogę panu powiedzieć całkowicie szczerze, co się stało. Otóż kiedyś, jak robiliśmy humana, spokojnie, przedawniło się, jednego naukowca, który porwał nas strzykawką. Okazało się, że przenieśliśmy się do czasów kowbojów. Tam musieliśmy zrobić kilka zadań, żeby cofnąć się do rzeczywistości. Cofnęliśmy się do rzeczywistości i Chińczyk wrócił niższy, bo tam już był niższy. Odziedziczył teraz wzrost swojego pradziadka, dziada za dziada, pradziada. Jest jak jest. Brzmi sensownie, może. Brzmi sensownie, tak? No dobrze, bo każdy mówi, że jestem jakiś jak to mówiłem, no ale dobrze, widzę, że się zrozumieliśmy. No bo tak było, to nie mam... Ale potem się okazało, że to w sumie był VR, więc nie wiadomo! A i on właśnie, przecież to był VR. A na bodycamie pan ma? Wszystko zarejestrowane? Siema! Zabrali mi niestety. Zabrali? A panu? Ja nie noszę bodycama. O dobra, trudno. O, chyba nasi. Tak. No faktycznie zmalał, nawet go widać. No zmalał, no. Strasznie, no. Od fotelik ma, Dosi. Witam. Negocjuję z Lincoln'em. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie, jak dokonujemy wymiany? Ja wiem, jak zrobimy. No. Ty w kaszkietce pojedziesz na wyznaczone miejsce i odbierzesz towar z jakiegoś śmietnika. My wtedy wypuścimy policjantów. Chyba, że będzie wymiana taka jedno, że przyjedzie policja i się wymienimy, ale nie wiem. Po tym, co się przed chwilą stało, myślę, że to jest najgłupszy sposób wymiany. A co się stało? Co się stało? Ale który? Bezpośredni czy z koszem? No, twarzą w twarz będzie głupie. Okej, okay, dobra. To nie. Nie opowiem, no co się stało? My jesteśmy ciekawcy, nie? No, a wszyscy zrobili? Chcieli... coś tam zrobić, ale my im. I myślę, że są zdenerwowani. Czekaj, chcę zrobić zdjęcie, że mam was, ale tak, żeby nie było widać otoczenia. Czekaj. No to poszczamy chyba jeść. Raczej, nie? Zrobiłem. No dobrze, jest jak jest. Poczekamy. Pan Lincoln powiedział 5 minut, żeby mu dać. A ile to było czasu temu, jak ostatnio z nim gadałem? Z 10. 10? To dzwonię. Co? Już dojeżdżam na komendę właśnie, wjechałem, nie moja wina. Fantastycznie. Niestety Max Power, jak go pani operuje, to zawsze trwa to pół godziny, nie, jak pan, fantastycznie, to fantastycznie, czekam zatem z dwoma policjantami. Tak. Ty, chyba że panowie zrobimy tak, no, że nas puścicie, my sobie radiołką pojedziemy na komendę, zabierzemy ten karabin i wam przywieziemy. No tak, ale pan chciał GPS-a z ziemi brać. Bambuko mnie pan chciał zrobić. Trochę, bo on go nie jesteś teraz godny zaufania. Dokładnie, kultury trochę. Ale z kolei paruwa trochę jest zaufanie, no ale to... Nie, bo to byłaby korupcja, bo to bez sensu. Tak, tak, Frank, jeszcze ty byś stracił robotę. No, my tutaj też chcemy za was zadbać, żeby nie było przypału. Tak to nie macie wyboru, nie, musicie... Nie, to się, bo to już jest. Dia już mi pracę oferował, pasuje. O, Dia to jest... Nie znam go. Ja też nie. Już się nie kochacie? O, smutek. Już? A, no tak. Ty Chińczyk znasz Dię? Ja znam. Okej, okay. Opowiedz mi coś o nim. No, wariat. Panowie, a jak to jest w ogóle? Co wy na tych spotkaniach teraz robicie? Bo słyszałem, że jakieś spotkanie dzisiaj było. To co, jakieś pochwały, nagany, czy jak to wygląda? Nie, nie o Chopinie. No, ja nie wiem, ja tego nigdy nie słucham, nie? Chyba, że Bongo Jackson słyszę to. Średnio dwa razy dziennie mamy kod 8. Kod 8 to tak notabene jest zebranie policji, okay. Jakbyś już nie wiedział. I w sumie nic tam nie jest konkretnego mówione. Ludzie się chwalą, co robili na porannej zmianie, kiedy nie ma tu nic związanego z wieczorną zmianą, która nadchodzi. Mm-hmm. I tak siedzisz i tego słuchasz i się zastanawiasz, czy nie wiem, ludzie po prostu chcą, żeby ich pochwalić, że super robotę wykonali, bo zgubili jakiś pościg, czy nie wiem w sumie o co chodzi. Osobiście mnie bardzo irytują te gody 8 i męczę się na nich, nie mój siernie. Okej, okay. Widzisz, kuję, zaczynam rozumieć problem. No witam. Niestety, proszę pana, wyszło straszne poruszenie, nie jesteśmy w stanie udzielić panu broni za funkcjonariusza. Jak to? Dlaczego? Niestety, no. Nie zgodzili się. No to co ja mam zrobić? Przecież tak nie można zrobić. Panie Lincoln, niestety, no. Możemy zaoferować gotówkę lub coś innego. A skoro? Bez amunicji?
w ramach... Nie, proszę pana, bo to jednak broń, no. Pan kapelę miał podobnie. No to jest broń, na to chodzi, wie pan, panie Lincolnie, no pan musi mnie zrozumieć. I musi pan wiedzieć, że pan Bongo Jackson ma przy sobie Glocka i ja mu nawet tego nie wziąłem. Ja ich nawet przeprosiłem, powiedziałem, że ich tylko zakuję i wrócą tylko bez GPS-ów, w zamian za Skara. Nie będę jak te zwierzęta okradał policji ze wszystkiego, co mają. Chciałem jakiejś kulturalnej wymiany. To jest tylko broń, dobra, ja rozumiem. Dobra, kapela do nas dojedzie, to przede możemy tak, na słowo harcerza, panie Lincolnie, ta broń tak? Nie będzie użyta przeciwko policji dzisiaj. Nie, no to jest... możemy... No, nie, na razie jeszcze teraz, zaczekajmy na kapelę. Dobra, czekam. No tak na oko. Zaczęła jakieś podłoże negocjacyjne, no. Raz przyznam się nawet, że specjalnie tak wysiadłem i wsiadłem podobnie. Ale no jak widać, dla naszych to za dużo. Tak mi się właśnie wydawało, że specjalnie wsiadłem. Nie chcę używać argumentu. To życie nie jest dla ciebie własne, funkcjonariusze. Wynegocjowałem, że nie użyjemy tej broni przeciwko policji. Ale dostaniecie, tak? Kolekcjonersko, tak? Nie no, Lincoln powiedział, że jak zaproponował to na komendzie, to było wielkie oburzenie i nam tego nie dadzą. To powiedziałem, no jak to, no bo tu mam policjantów, nawet ich nie okradałem z żadnych Glocków itp., bo nie jesteśmy tacy, że tylko byśmy chcieli Skara bez amunicji. To powiedział, że... ile jesteśmy warci dla naszych. I powiedział, że... No ja, ale tak zawsze było. Zaproponowałem, że nie użyjemy broni na policji, to powiedział, no zaproponuję zaraz, bo kapela zaraz przyjedzie. Zobaczymy. Ej. Zobaczymy. Ja, ten, nie wiem. Puściłem kapelę, no, ale z drugiej strony, panowie, wiecie o co chodzi. Jak się, kurde, jacyś inni gangsterzy dowiedzą, że za policjantów są tak bronie jest, drugie, to nie. To wiecie, to będą też powijać. Jest, no ale z drugiej strony ja słyszałem, że państwo są powijani po te Glocki cały czas. Ale to znaczy, nam nie, Glocki, nie podwijają, tylko zatrzymują, celują, dawać Glocki, nara. No. Nie. To w sumie... No, ale to co była tak. Tylko moda na jeden dzień i to się chyba skończyło. No jak już podwinali no. Jakieś 14 Glocków, to się skończyło, no. No w sumie. Jak nie będą dali, nie będą chcieli, to ich po prostu puśćmy. A może po prostu pyrra jalla. Wiesz nie co? Mówię po hebrajsku. Wiesz co? Jak długo do Chińczyka. Nie. Podobowie policjanci są w porządku, no najwyżej ich wypuścimy. No, panowie już wiedzą, że jak nie dostaniemy Skara, to was wypuścimy. A jak dostaniemy Skara, to was wypuścimy. No i pasuje. Pasuje. Wypuścimy was, damy, no, wam, damy wam normalnie odjechać tam radiolkom i tyle. Dobra, to my zapomnimy was wpisać do poszukiwanych za Cybertrucka, bo reszta to i tak zapomni. Jesteśmy dogadani. A wy to i tak z tymi poszukiwaniami, jak podjechałem Ferrari, miałem konwój, potem byłem przez 5 dni pewny, że jestem poszukiwany, a kapela powiedział, nie jesteś. Dzwonię. Zapytaj się, czy ma kapelę. Dobra. Panie Lincolnie, czy ma pan kapelę? Proszę pana, leci po niego helikopter, jeżeli pan jeden, który był z wami, czyli pan Kujczak, dotrzymał tak, słowa i pan tak. Kapela faktycznie pan znajduje kapela się na paleto. Pan kapela jest, tak. To pan zaraz Kujczak, go doleci do niego w ramach dobrych negocjacji go wypuściliśmy, tak, jak najbardziej, panie Lincolnie. To dlatego na niego oczekujemy na komendzie, już Rift po niego poleciał. Fantastycznie. Halo? Pan powie, że on miał być opatrzony, a nie jeszcze na szpital z nim trzeba on jechać. On miał być opatrzony, a nie z nim trzeba na szpital jechać, no. Powiedziałem, że zostawiłem Kujczak, no... Zostawiliśmy go na klinice w Palermo. Teraz musicie dalej czekać, Lincoln, nie. On go zostawił na klinice w Paleto. To powiedział, że go opatrzą. No opatrzyli go, no doktorzy się nim zajęli na klinice Paleto, no panie Lincoln. Słowa kuja, no. No to dlatego czekamy jeszcze, no. By to normalnie nie wiadomo. Ale tak się... długo to trwa, no ale no widzi pan jak wygląda sytuacja. Na spokojnie, takie, no ja wiem. Dobra, no poczekamy. My tu gramy w Scrabble. Dobra. A on teraz nie mieszka na szczycie tego Eklipsa? Halo? Panie Lincolnie, jednemu policjantowi chce się srać, a tu nie ma toalety. TikTok. To gdzie jesteście? To się chce sikać. No. To bo kapela daleko, zgłasza, zaraz zadzwonię. Daleko od toalety. Czekam. No i teraz wiedzą, gdzie jesteśmy. No, tak, ale jesteśmy blisko toalety. Powie pan, że znów kłamał. Kapela nie ma Glocka, a miał mieć. Kapela nie ma Glocka, a miał mieć. Tak. Mówię do niego. Chińczyk. Kapela nie miał Glocka, a miał mieć. Ma Glocka, nic mu nie brałem.
Chińczyk mówi, że nic mu nie brał. Ja mu zabrałem rzeczy. No to kto mu zabrał? Ale drugi mu zabrał. Było miscommunication z naszej strony. Do policjantów dorzucimy drugiego Glocka. Na spokojnie, będzie oddany. Miscommunication. Czyli będzie oddany, tak? Paleto w krzaku, paleto w krzaku jest. Na razie jest, proszę pana, straszny brak chęci do wydania broni palnej. No to brak chęci do własnych funkcjonariuszy macie. Panie Lincoln, jak to będzie z tymi policjantami? Jest włączony, to nie wiem, czy lecą. My jesteśmy dla nich bardzo w porządku. Dałem się koledze załatwić do worka. I co? Na chwilę. Nie będzie negocjacji, bo się obraził, tak? No to zadzwonię, jak będzie miał lepszy humorek. Może jutro, co? Sekundka! No dobrze, dobrze, panie Lincoln, nie poczekam. Proszę, niestety nadal jest negatywne podejście do waszych tych. Niestety nie jesteśmy w stanie wydać tego skara. Powiedzieli, że jak pan dostanie skara, to wszyscy go będą chcieli zaraz. Za funkcjonariusze. Halo, halo. Jak idą negocjacje? A na czym stoimy? Pan podniesie ręce. Dobre, dobre. I podejdzie. David? Trochę. Gdzie? Odejdzie? David? No tak, żebym mógł odkuć drugiego. Panowie wsiadą do radiolki i zjup stąd. No dobra. Nie wiem, nie chce mi się. Trzymajcie się, panowie. Tam też się. Na razie. Powodzenia. Do widzenia, powodzenia. Odcięło Dawida. Nadlaki. Ej, panowie! Weźmiesz mi na rękę? No. Ty, jedna rzecz. No, możemy takich bohaterów wydawać. Powiemy, że was tak, poszmy, tak. Ale... Tak. Tak, posłali się Nicolo Carbonara, ale go odbijali, uciekliście, ogień był. Dobra, ale trade za to. Fury dojeżdżały, 8 osób. Albo bohaterowie, ale bez Glocka, albo nie bohaterowie z Glockiem. Albo nie postrzeliśmy, tylko... A daj im Glocka, będzie bardziej wiarygodnie, że tobie zabrali broń, a ja kurde aim starałem i Carbonara położyłem. No i... Dobra, no dobra. Kamuflę mamy, dowodów nie mamy. No dobra. Tutaj Glocka. Dobra, przesuń się. Uciekają, ała, uciekają. No nie, nasz skar! No jest, tak jest. Jedziemy. Nie. Co się z nim stało, chuj? Dawidka bolała. Takie życie. Zawiało. Świetne porwanie. No nie wiem, jak... Po prostu, no jest niechęć do dania wam broni. To jest dla mnie niechęć do tej akcji.